W tym dość osobistym odcinku opowiem Wam, jak Jezus wyprowadził mnie z długów i problemów finansowych, a nawet jak zalał mnie deszczem gotówki. To także wskazówka dla Was, jak doświadczyć błogosławieństwa finansowego. Chcę dzisiaj z Wami porozmawiać o pieniądzach, dlatego że wiem, że jest mnóstwo osób wśród nas, które mają problemy finansowe, mają jakieś długi i te problemy przysłaniają im całe życie. Bo wiem, jak to jest, bo też tak miałam, że problemy finansowe potrafią straszliwie nam namotać w głowie i wręcz okłamywać nas, że my już nie mamy przyszłości. Jeżeli mamy coś do spłacenia, wydaje nam się, że będziemy pracować w nieskończoność i nigdy to się nie uda. I nasze życie widzimy całe w ciemnych barwach. I my często wierzymy w taki zły wizerunek Boga, który mówi, że Bóg to jest ta osoba, która nie może pobłogosławić nam w finansach, no bo przecież my musimy być ubodzy, zostawić swój dom, swoje mieszkanie, porzucić wszystko, co mamy i oddać biednym i chodzić w podartych sandałach, żeby zasłużyć sobie na Jego miłość. To jest oczywiście bzdura, ale ja też kiedyś byłam w tym miejscu. Dlatego teraz opowiem Wam o tym, w jaki sposób ja doświadczyłam błogosławieństwa finansowego od Boga. Jest kilka takich sytuacji w moim życiu. Pierwsza taka sytuacja nastąpiła mniej więcej w 2011 roku, kiedy miałam zaledwie 20 lat i wynajmowałam mieszkanie razem ze znajomymi, będąc na drugim roku studiów, a tak naprawdę pierwszym roku mojego drugiego kierunku. I wtedy pamiętam, że musiałam płacić za studia, bo byłam na studiach zaocznych i dodatkowo musiałam płacić za wynajem mieszkania, co nie było dla mnie łatwe, dlatego pomagała mi sporo na początku mama, dlatego że wtedy było dosyć ciężko o pracę, a ja nie miałam żadnego za bardzo wykształcenia, więc pracowałam tylko dorywczo, ucząc jakieś dzieci włoskiego bardzo malutko. I wtedy pojawił się poważny problem, ponieważ okazało się, że moja mama już nie może mi pomagać finansowo i stanęłam przed straszliwą wizją tego, że będę musiała zrezygnować ze studiów i wrócić do swojego domu rodzinnego. Kochałam te studia, więc wyobraźcie sobie, że byłam na tych zajęciach i nie mogłam się na nich skupić, bo one mi się tak podobały, a z drugiej strony myślałam, że z dnia na dzień może się okazać, że po prostu ja już nie będę mogła zapłacić czesnego i skreślą mnie z listy studentów. To było naprawdę straszne, zwłaszcza, że wtedy jeszcze nie znałam tego Boga, którego znam teraz, w którego rękach czuję się bezpieczna i nie wiedziałam zupełnie, co mam zrobić. Już wszystkie moje ludzkie tutaj zasoby się skończyły. I wtedy pamiętam, że moja koleżanka, która prosperowała taką religijnością na takim poziomie bardzo ludowym, że tak powiem, na którym ja zresztą byłam do tej pory, zaproponowała mi, że powinnam się modlić do świętego Judy Tadeusza, bo on jest od przypadków beznadziejnych, a mój przypadek jest ewidentnie beznadziejny, zresztą jak ona ujęła. W związku z tym ja powinnam się modlić do Judy Tadeusza, bo on takie przypadki rozwiązuje i on na pewno zapewni mi jakieś pieniądze na te studia, żebym mogła dalej studiować. To wzbudziło we mnie bardzo dużą wiarę, bo wtedy jeszcze nie miałam pojęcia, że to właściwie jest wszystko opiera się o miłość Jezusa, czy ja się będę modliła do świętego Judy Tadeusza, czy będę się modliła, nie wiem, do kogokolwiek innego, czy bezpośrednio do Jezusa. To Jego miłość jest taka sama i Jego błogosławieństwo finansowe też będzie nade mną takie samo. No ale wtedy właśnie to wywołało we mnie dużą wiarę, co jest dużą też zaletą. I pamiętam, że nieustannie chodziłam i modliłam się do tego Judy Tadeusza. Jechałam tramwajem, modlitwa do Judy Tadeusza. Szłam na przystanek, nie wiem, litania do Judy Tadeusza. Po prostu przez 2 tygodnie trzaskałam tylko te modlitwy do Judy Tadeusza. I wyobraźcie sobie, że wtedy zadzwoniła do mnie jakaś pani, która zaproponowała, żebym miała lekcję włoskiego z jej dzieckiem. Ja mówię, no dobrze, jak najbardziej, zgadzam się, będę przyjeżdżać, ona mówi, jaka jest stawka, ja mówię 40 zł za godzinę, a ona mówi, uwaga, uwaga, dam pani 200 za godzinę. I to była pierwsza sytuacja, w której już byłam cała uratowana, bo okazało się, że te 200 zł za godzinę tygodniową, no to było od 800 do 1000 miesięcznie, co w roku 2011 to były gigantyczne pieniądze, zwłaszcza dla studentki. I wystarczyło nie dość, że na mieszkanie, to wystarczyło jeszcze na studia i żeby jeszcze sobie coś tam nawet za to kupić. Ale okazało się, że to wcale nie było takie proste, bo ja nie byłam jedyną osobą, która została zaproszona do tej pracy. Okazało się, że tam był casting, a młody 10-letni uczeń wybiera, którego nauczyciela chce. Pamiętam, że pierwsze, co zauważyłam, jak przyszłam w ogóle do tego chłopca, to że on jest bardzo zmęczony i on wcale nie ma ochoty na żadne zajęcia, ponieważ on miał cały czas zajęcia jedne po drugim dodatkowe i tak naprawdę bardzo chciał mieć jakieś normalne dzieciństwo i chciał się bawić. Wtedy właśnie zostałam napełniona takim właśnie silnym współczuciem dla tego chłopca i postanowiłam, że ja w takim razie będę go uczyć tego włoskiego przez zabawę, będę starać się mu to dzieciństwo trochę rekompensować, skoro on jest taki zapracowany. No i wyszło na to, że on mnie po
prostu wybrał i wtedy zaczęłam tam pracować. Ale to nie wszystko, bo wtedy dostałam też propozycję, żeby uczyć historii sztuki dwóch dziewczyn, maturzystek, bo ja wtedy byłam taka dosyć obkuta, że tak powiem, wykształcona w kierunku historii sztuki i byłam w stanie douczać je do matury po prostu. I okazało się, że te dziewczyny miały takie duże zaległości, że przychodziły do mnie czasem nawet po 10 godzin dziennie. Oczywiście one płaciły normalnie, nie płaciły 200 zł za godzinę, ale już te 10 godzin dziennie oznaczało, że dla mnie to były niesamowicie duże pieniądze na tamten czas i byłam w stanie, chyba na 7 lat byłam w stanie odłożyć pieniądze, żeby sobie spokojnie żyć jeszcze na studiach i jeszcze kawałek po. Ale to było nie wszystko, bo wtedy ja miałam też duże problemy z moimi współlokatorami, bo okazało się, że ci współlokatorzy, z którymi mieszkałam, nie byli fajni. Tam były jakieś w ogóle akcje z problemem alkoholowym jednego z współmieszkańców i musiałam uciekać natychmiast z tego mieszkania, więc to nie był w ogóle jeden problem taki bytowy, który wtedy miałam. I okazało się, że to też zostało rozwiązane, dlatego że na studiach miałam wykonać jakąś pracę domową z jednym z chłopaków z roku, a chłopaków z roku miałam aż dwóch, więc weszłam na forum naszego roku i zobaczyłam tam jakiegoś mężczyznę, więc do niego napisałam, informując go, że chyba mamy robić razem pracę domową. On mówi, nie, w ogóle nie mamy robić razem pracy domowej, bo ja wcale nie studiuję na twoim kierunku, ja już go dawno skończyłem i tak sobie wszedłem tylko, żeby popodglądać sobie, co tam robią młodzi studenci. Ja mówię, aha, no to świetnie. A on nagle mówi, no wiesz, ale ja jestem w takiej wspólnocie i w tej wspólnocie zajmujemy się bezdomnymi, więc jakbyś ty przyszła na przykład za 2 miesiące pomóc nam w Wigilii dla bezdomnych, to by było super. Ja mówię, aha, no spoko, w ogóle trochę od czapy jest ta propozycja, ale tak jakoś wyszło, że poszłam na tę Wigilię i wracając ze spotkania organizacyjnego do tej Wigilii, jeszcze przed świętami, rozmawiałam z dziewczyną, która właśnie opuszczała jedno swoje mieszkanie, które wynajmowała i ono było naprawdę za bardzo niską kwotę wynajmowane, więc ja spytałam, czy po prostu mogę jechać do tego mieszkania i je zobaczyć. Okazało się, że właściciel był w porządku, cena była w porządku, wszystko było idealne i w tym momencie przez dziwne, naprawdę można by powiedzieć w cudzysłowie, zarządzenie losu, zyskałam też mieszkanie i błogosławieństwo finansowe naprawdę trwało bardzo długo. Ja wtedy przez ten czas tkwiłam mniej więcej w przekonaniu, że to po prostu wszystko dzięki modlitwie do Jezusa Tadeusza, który jest świetnym świętym od przypadków beznadziejnych. Może tak, ale cały czas nie miałam poczucia, że Bóg jest ze mną, że jest blisko i że to jest po prostu tak, że On o mnie dba cały czas i że to nie jest tak, że jest zły Bóg, który jest skąpy i w ogóle chłodny, zimny, niedobry i że ja będę musiała Go w ogóle o cokolwiek wypraszać przez Jego świętego, który jest dla mnie bardziej litościwy niż sam Jezus. O tym wszystkim dowiedziałam się później, że to nie jest prawda, ale żyłam naprawdę sobie bardzo dobrze i przez ten długi czas w ogóle nie mogłam nigdy poskarżyć się na pieniądze. Aż do momentu, w którym moje drogi z Bogiem zaczęły się rozchodzić. Był taki moment w moim życiu, to było, nie wiem, już chyba teraz można powiedzieć 5-6 lat temu, kiedy w jakiś sposób zaczęłam wierzyć w kłamstwa na temat Boga, zaczęłam się z Nim coraz bardziej oddalać. To opowiem też w moim takim szerszym świadectwie, bo tutaj chciałabym się skupić wyłącznie na tej kwestii pieniędzy. Ale generalnie byłam już od Niego coraz dalej i przez 3 lata nie chodziłam za bardzo do kościoła, nie modliłam się, nie ufałam Bogu, nie wierzyłam, że On jest dobry, myślałam, że On o mnie zapomniał, a tak naprawdę to ja o Nim zaczęłam zapominać. I wtedy też trafiłam do szpitala, tak jak Wam opowiadałam w jednym z odcinków. I wpadłam w pewne tarapaty finansowe, ponieważ kiedy leżałam w szpitalu, to nie mogłam zarabiać. Parę osób z moich znajomych pomogło mi finansowo. Miałam też jeszcze kredyt do spłacenia, który ciągnął się ze mną przez wiele lat. I zaczęło być coraz gorzej i gorzej. Zaczęłam już wpadać w taką sytuację, że miałam bardzo mało pieniędzy. Ciężko mi było wiązać koniec z końcem. I ciągle przez to wpadałam w jeszcze gorsze jakieś zadłużenie finansowe. Wtedy podchodzimy do momentu, w którym nastąpiło kolejne błogosławieństwo finansowe. I do niego doszło mniej więcej w 2020 roku, kiedy ja się nawróciłam po raz kolejny. To znaczy spotkałam człowieka ze wspólnoty Boży Pokój, który się pomodlił za mnie wstawienniczo i to mi otworzyło oczy. Miałam doświadczenie, że spadają mi klapki z oczu i to wszystko, co myślałam o Bogu, to po prostu było okrutnym kłamstwem, za które po prostu później mocno pokutowałam, bo było mi tak głupio. I wtedy też ta sytuacja finansowa zaczęła się odwracać, ale ona nie zaczęła się odwracać tak po prostu, tylko kiedy oglądałam raz jakiś filmik na YouTubie, to usłyszałam słowa, że żeby dostać błogosławieństwo finansowe, powinniśmy też najpierw zacząć dawać, że to nie jest tak, że najpierw zaczniemy dostawać dużo pieniędzy i później będziemy się tym dzielić, ale odwrotnie, musimy najpierw dawać i dopiero w tym zaufaniu, że to Bóg zarządza naszymi finansami, będziemy mieli błogosławione finansowo. No i później ja o tym jakoś zapomniałam, ale potem trafiłam na spotkanie Wspólnoty Boży Pokój, które właśnie chyba prowadziło
prowadził Robert Skassa, to było moje pierwsze spotkanie w sierpniu 2020 roku. I on powiedział mniej więcej właśnie takie słowa, które do mnie już tak mocno dotarły, że wtedy postanowiłam, że zacznę dawać dziesięcinę. A wtedy nie miałam za dużo pieniędzy, naprawdę, uwierzcie mi, że tych pieniędzy miałam dosłownie garstkę. Ja ledwo wystarczało mi na cokolwiek. Ja już właściwie czasami to było tak, że oszczędzałam na jedzeniu i chodziłam na taki bazarek, na którym były tanie warzywa na przykład, żeby mi na wszystko starczyło, więc to naprawdę była fatalna sytuacja. Chyba jeszcze w aż tak fatalnej sytuacji nie byłam w życiu, a jeszcze musiałam spłacać jakieś kredyty. I wtedy zaczęłam jeszcze od tego odejmować sobie 10% i dawać innym ludziom. Ale tu też muszę wam opowiedzieć, jak w ogóle śmieszna i piękna była ta sytuacja dawania, dlatego że ja stwierdziłam, że będę pytać Ducha Świętego za każdym razem, komu ja mam dawać pieniądze. No bo nie wiedziałam, komu ja mam je dawać. Czy ja mam dawać, nie wiem, notację, czy mam dawać je na jakąś organizację charytatywną. Co to znaczy w ogóle dawać dziesięcinę? Nigdzie nie było napisane, co to znaczy. Tak dosłownie. Jaki jest cel tej dziesięciny? Nie mogłam w ogóle się czegoś takiego doszukać. No i pytałam. I za każdym razem właściwie przychodziła jakaś cudowna odpowiedź. Pierwsza sytuacja była taka, że na Wieczerze Chwały właśnie w Wołominie mieliśmy uwielbienie i nagle przyszło mi do głowy jedno słowo, które brzmiało Szemenef. Ja absolutnie nie wiedziałam, co to jest Szemenef. Nigdy tego słowa nie słyszałam. Może to znowu jest dowód na to, że jestem ignorantką, ale no po prostu nie miałam pojęcia, co to jest. Chciałam sprawdzić, ale następnego dnia rano, zanim jeszcze zdążyłam to zrobić, to na moim Facebooku na tablicy pojawił się post Marcina Zielińskiego, który opowiadał o tym, że właśnie jest u ojca Marcina Bożątka, mam nadzieję, że nie mylę nazwiska. I ten oto ojciec właśnie buduje dom uzdrowienia. No i prosi o jakieś darowizny finansowe, a ten dom to jest właśnie dom wspólnoty Szemenef. Więc wtedy się strasznie ucieszyłam, że poczułam, że to jest dokładnie to, dałam pieniądze na ten cel. Wtedy poczułam ogromny taki pokój serca, że właśnie to było to, czego Duch Święty ode mnie oczekiwał. Ale to jeszcze nie wszystko, bo z tym domem w ogóle jest związana kolejna ciekawa finansowa historia, którą usłyszałam, kiedy właśnie niedawno, tak jak mówiłam wam w odcinku 11, byłam na rekolekcjach Odnaleziono z Marią Wadiją. No i na tych rekolekcjach Maria Wadija została od nas kolektę. Złożyłyśmy się jako uczestniczki tych rekolekcji, żeby jej pobłogosławić finansowo właśnie za to, że ona dla nas posługuje, że przyjechała. No a Maria w momencie, kiedy dostała od nas te pieniądze, to usłyszała od Ducha Świętego, że ona ma nie brać dla siebie tych pieniędzy, tylko ma je oddać komu? No właśnie temu Marcinowi Bożątkowi, który buduje dom uzdrowienia. No więc ona posłusznie te pieniądze mu dała, po czym pojechała na jakieś jeszcze nagrania, jeszcze cały czas w Polsce, z pewną fundacją, w której nagrywała filmiki ewangelizacyjne na YouTube'a. No i po nagraniu tych filmików dostała jakieś tam prezenty, dostała jakąś książkę i jakieś pudełeczko. I pojechała sobie do Stanów i później dopiero na swoim profilu na Facebooku opowiadała, po hiszpańsku zresztą, ale to dlaczego po hiszpańsku, to się dowiecie w odcinku 11, bo to jest w ogóle inna historia. Otworzyła to pudełeczko i okazało się, że w tym pudełeczku jest chyba 4 razy więcej, czy tam ileś razy więcej pieniędzy, niż ona oddała temu Marcinowi Bożątkowi. I powiedziała, że była niesamowicie wzruszona, bo to dowodzi znowu temu, że jeżeli ty oddajesz, to Bóg ci błogosławi i daje ci więcej. A poza tym, jeżeli jesteś posłuszny lub posłuszna Jego słowu i Jego natchnieniu, to wtedy On rozlewa nad tobą błogosławieństwo. Powiedziała, że nigdy chyba aż tak nie dostała tyle pieniędzy od kogoś, kto poprosił ją o nagranie zwykłego filmiku na YouTube'a. A co ciekawe, ten dom, z tego co się orientuję, już jest naprawdę w stanie budowy dość zaawansowany. Ja nie wiem, czy oni przypadkiem nie będą go niedługo kończyć, to trzeba by sprawdzić. Ale mam wrażenie, że naprawdę Bóg ma jakieś swoje poważne plany względem tego domu, bo skoro 2 lata temu, czy rok temu, jeszcze był nas przy samych fundamentach, kiedy ja dawałam swoją pierwszą dziesięcinę, a teraz już jest na takim etapie, to naprawdę bardzo szybko to idzie. I chyba było dużo osób zainspirowanych do tego, żeby na ten dom wpłacać. Ale wracając do mojej dziesięciny, no ja właśnie za każdym razem pytałam, komu mam tę dziesięcinę dać. No i znowu mamy historię Uli, którą znacie z innego odcinka na tym kanale. Z któregoś dnia miałam takie natchnienie, żeby dać dziesięcinę Uli. No i było mi strasznie głupio, no bo nie wiedziałam, jaką ona ma sytuację finansową, czy jej to nie urazi. No ale w końcu udało mi się jej dać i ją w ogóle przekonać, żeby ode mnie wzięła te pieniądze, a potem po jakimś czasie się okazało, że Ula parę dni wcześniej oddała jakiejś koleżance ostatnie swoje pieniądze, które miała, ponieważ poczuła takie natchnienie od Ducha Świętego, że ta osoba właśnie tych pieniędzy potrzebuje. Więc odważnie, posłusznie oddała te pieniądze tej koleżance, po czym po kilku dniach dostała 4 razy więcej ode mnie. I to jest kolejny dowód na to, że ten system działa, to znaczy jeżeli ty dajesz, to Bóg ci błogosławi. I u mnie też tak było, bo moja dziesięcina zaowocowała kilkoma cudownymi sytuacjami. Po pierwsze, wtedy kiedy byłam w tej
koszmarnej sytuacji finansowej, że nawet kupić sobie kawę w kawiarni to było dla mnie niezwykłe przeżycie, pojawiła się moja koleżanka, która obecnie jest moją wspólniczką i powiedziała, że wiesz, no ja teraz odchodzę z takiej szkoły językowej, w której się zresztą poznałyśmy i zastanawiam się nad założeniem czegoś swojego i może my byśmy razem to założyły, no bo mamy podobne pomysły, temperamenty i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, ja się zgodziłam. No i okazało się, że założyłyśmy firmę, która teraz całkiem fajnie prosperuje i to jest szkoła językowa języka włoskiego, dostajemy dużo nowych uczniów, mamy świetne lektorki, w ogóle wszystko idzie tam naprawdę kolorowo. Chociaż my wcale nie zamierzałyśmy zakładać szkoły języka włoskiego, to jest też ciekawe, ponieważ zamierzałyśmy tylko zrobić razem jakieś włoskie e-booki. Ale potem wyszło na to, że jeden uczeń, drugi uczeń, trzeci uczeń, teraz ich mamy kilkudziesięciu. Dzięki temu mamy taką podstawę naszego utrzymania, którym jest ta szkoła językowa. Ale to nie wszystko, ponieważ wtedy jeszcze dostałam też takie światło, kiedy przeglądałam oferty pracy, że mam wysłać CV na jedną konkretną ofertę pracy. Właśnie na żadną inną nie, tylko na tę jedną ofertę pracy. A jednocześnie dostałam takie ciepło w sercu i takie przekonanie, że oni mi po prostu odpowiedzą, że to jest od Boga propozycja i że oni mi odpowiedzą. I faktycznie ta odpowiedź przyszła po kilkudziesięciu sekundach, że oni faktycznie mówią, że ja tam im idealnie pasuję, że sami mi dziękowali, że się do nich zgłosiłam i to sami mnie namawiali, żebym do tej pracy poszła. Kolejna sprawa była taka, że ja wtedy pytałam Boga, czy mam zostać we wspólnocie w Wołominie, czy nie. Czy ja mam tam jeździć, no bo mieszkam w Warszawie, no to kurczę, będę jeździć półtorej godziny w jedną stronę i potem w drugą stronę, więc czy to na pewno nie jest jakaś desperacja, czy ja mam właśnie do tej wspólnoty iść. I nie dość, że wtedy dostałam taką odpowiedź, że włączyłam sobie YouTube'a, włączyłam jakiś filmik na chybił trafił, w takim niby przypadkowym momencie tego filmu pojawiło się hasło chcecie uzdrawiać we wspólnocie, to dodatkowo odezwała się do mnie dziewczyna, która mieszka w Kobyłce, a Kobyłka to jest jedna czy dwie stacje od Wołomina. Powiedziała, że ona to w sumie jest Włoszką i urodziła się we Włoszech, umiem mówić po włosku, ale nagle sobie uświadomiła, że ona słabo zna gramatykę i potrzebuje jakiegoś filologa, który ją nauczy gramatyki. I ona by chciała mieć zajęcia dokładnie dwie godziny przed tym, jak zaczynają się spotkania w Wołominie. Więc wyobraźcie sobie, że to było już dla mnie nie dość, że kolejne błogosławieństwo finansowe, to jeszcze potwierdzenie, że mam jeździć do tej wspólnoty i dzięki temu już zaczęłam tam jeździć i moje życie się niezwykle zmieniło, ale to jest w ogóle też historia na inne nagranie. Więc tak to wyglądało potem, jak zaczęłam dawać. Ale to właściwie jeszcze nie wszystko, bo przez te 2 lata, od kiedy zaczęłam dawać dziesięcinę, to moja sytuacja zmieniła się radykalnie, ponieważ dzięki temu, że miałam dużo prac, zaczęłam oddawać wreszcie te długi, które miałam, ten kredyt, który miałam, płaciłam bez problemu, potem spłaciłam drugi również bez problemu. Później szczęśliwie, i o to się bardzo modliłam, zaczęłam spłacać ludziom pieniądze, które od nich pożyczyłam, które oni w sumie sami z siebie mi dali, kiedy byłam chora i leżałam w szpitalu i po prostu nie byłam w stanie zapłacić za nic. Z sytuacji, w której byłam zrozpaczona, bo miałam wrażenie, że te długi i problem pieniędzy przygniata mnie tak, że ja właściwie już nie widzę życia. Poza tym weszłam w sytuację, w której czuję się bezpiecznie i wiem, że cokolwiek się wydarzy, to że jest Jezus, który dba o moje finanse i nigdy nie pozwoli mi zginąć. I tak jest do tej pory. Ostatnio nawet miałam taką sytuację, że miałam 3 propozycje pracy. Jedną pracę, którą wykonywałam do tej pory w dziennikarstwie, drugą pracę związaną z ewangelizacją, no i jeszcze mam firmę, której też muszę się jakoś poświęcać. Już było tego za dużo i wiedziałam, że 3 prac to ja nie pociągnę. Dziękuję Ci Boże za Twoją obfitość, ale kurczę, no ja jestem tylko jedna. A jeszcze muszę kiedyś spać i kiedyś żyć. I pytałam Boga, cały czas modliłam się przez kilka miesięcy, pytając, czego Ty ode mnie chcesz? Czy Ty chcesz, żebym ja robiła tę ewangelizację? Czy chcesz, żebym została w tym dziennikarstwie? Czy w ogóle jeszcze coś innego chcesz ode mnie? Po prostu pokaż mi, czego Ty ode mnie chcesz, to ja chętnie tą drogą pójdę, bo nie będę się musiała wreszcie nad tym zastanawiać. I długo nie przychodziła odpowiedź na te modlitwy. Ja nie wiedziałam, dlaczego ta odpowiedź nie chce przyjść. Aż w końcu przyszła odpowiedź następująca. Ja Ci daję to wszystko, żebyś Ty miała pełny wybór. Ja Ci daję to wszystko, kładę Ci to na stole. Ja Ci zapewniam pełną obfitość, tak jak obiecuję Ci w moim słowie. I to Ty wybierz, czego dla siebie chcesz. Ja od Ciebie nie oczekuję, żebyś Ty robiła dla mnie ewangelizację, jeżeli Ty tego nie chcesz. Ja będę Ci dalej błogosławił w tym, że Ty na przykład będziesz pracowała jako dziennikarka, co jest Twoją pasją. Będę Ci błogosławił, jeśli będziesz chciała prowadzić swoją firmę. Ja Cię będę błogosławił we wszystkim i to jest Twój wybór, bo ja nie jestem Bogiem, który Cię do czegokolwiek zmusza, tylko jestem Bogiem, który pragnie Twojego szczęścia i Twojej obfitości. To było dla mnie niesamowite, bo ja doświadczyłam właśnie tego, co jest w Jego słowie, co ogłaszam, że ja jestem Bogiem, który przychodzi, żeby moje owce miały życie i miały je w obfitości. To jest Ewangelia Jana 10:10.
Tylko ja znam plany, które mam wobec was. Parafrazując, plany, które są pełne pomyślności, a nie zguby, żeby zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. To są słowa Boga, które ja uwierzyłam, zaczęłam ogłaszać nad swoim życiem i które zrealizowały się właśnie w taki sposób w moim życiu, że miałam wybór. I dał mi wszystko, czego oczekiwałam i potrzebowałam, a właściwie dużo więcej, żebym jeszcze mogła sobie wybrać. Dlatego zaręczam wam swoim doświadczeniem życiowym, że Bóg jest Bogiem, który wyposaża nas również finansowo. Tylko czasami trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy w Nim w przymierzu, to przymierze jest obustronne. Oczywiście On nam daje pierwszy i też tego doświadczyłam, ale kluczem do otrzymywania od Niego jest często dawanie, dlatego że wtedy, kiedy ty uświadamiasz sobie, że wszystko, co masz, jest Jego, a ty jesteś zarządcą, to zaczynasz ufać Mu w tym, że On będzie tym zarządzał w taki sposób, że tobie niczego nie zabraknie. Ale jesteś wtedy też gotowy na to, że jeżeli On cię o coś poprosi, to ty Mu to dasz. To znaczy, jeżeli powie, chciałbym, żebyś teraz dał tyle i tyle pieniędzy na taki i taki cel, to ty posłusznie to zrobisz, bo wiesz, że On zaplanował i na swoje cele, i na twoje. Znam ludzi, którzy wyszli z ogromnych tarapatów finansowych właśnie przez to, że uwierzyli Bogu i zaufali, że właściwie wszystko, co mają, to jest Jego. I przypomina mi się historia, ale tutaj znowu nie pomnę niestety nazwiska osoby, która przeżyła tę historię. Może znajdę i dopiszę w komentarzu. Natomiast ostatnio to chyba nasz lider wspólnoty nam opowiadał o mężczyźnie, który w relacji z Bogiem w finansach zaczynał ufać Mu coraz bardziej i bardziej. Najpierw oddał Bogu 10%, czyli normalną dziesięcinę z tego, co miał. I Bóg mu tak pomnożył, te 100%, tak mu pomnożył pieniądze, że już mógł dawać więcej. Więc zaczął dawać 20%. I wtedy Bóg mu tak pomnożył, że z tych 80% miał już tak mnóstwo pieniędzy dla siebie, że zaczął mu dawać jeszcze więcej. I tak o 10% ciągle zwiększał to oddawanie pieniędzy Bogu. I doszedł do takiego pomnożenia, że Bogu oddawał 90%, a sam miał, można w cudzysłowie powiedzieć, tylko 10%, ale to 10% to było tak dużo, że on właściwie już zaczął, on był jakimś biznesmenem, który produkował, nie wiem, czy nie łóżka szpitalne, nie pamiętam, coś takiego. I ta jego firma została rozszerzona praktycznie na cały świat i był tak bogaty, że nawet mając 10% był miliarderem. Właśnie przez to, że coraz więcej ufał Bogu i oddawał mu pieniądze. I my często zapominamy o tym, że to nie jest tylko tak, że Bóg będzie dawał nam, ale my też oddajemy, jeżeli mamy z Nim przymierze, no to dajemy też Jemu. Czyli On może prosperować naszymi finansami, On może prosperować naszym czasem. I im więcej Mu oddajemy, to tym więcej On tak naprawdę nam daje. I też pamiętam, że znowu Marcin Zieliński, ja nie wiem dlaczego ten Zieliński, ale ostatnio tak ciągle na niego trafiam. Przez całe życie w ogóle nie wiedziałam, kto to jest, chociaż wszyscy już wiedzieli, a teraz po prostu co chwila jakiś Zieliński i mi tutaj wskakuje. Powiedział, że jeżeli jesteś Bogu wierny w pieniądzach, to dajesz Mu do zrozumienia, że będziesz Mu wierny w różnych innych sprawach i dalej. Będziesz dostawać coraz więcej, żeby zarządzać w Jego Królestwie. To jest bardzo prosta prawda, a bardzo trudna dla niektórych do realizacji. Powiem Wam, że ten odcinek nagrywałam 2 razy, ponieważ za pierwszym razem okazało się, że się nic nie nagrało oprócz ostatnich 5 minut, ale zdenerwowałam się i zmotywowałam się, żeby zrobić to 2 raz, ponieważ to jest dla mnie strasznie ważny temat. I naprawdę wierzę, że może wielu osobom pomóc, ponieważ diabeł uwielbia trzymać ludzi w tych kleszczach, które polegają na tym, że masz długi, nie masz pieniędzy, mało zarabiasz, ale boisz się zaryzykować, boisz się podjąć ten krok wiary, że jeżeli oddasz, to dostaniesz. I w ten sposób wiele ludzi tkwi w błędnym kole tego ducha, tak zwanego ducha ubóstwa i nie potrafi z niego wyjść. Kluczem, żeby oddawać Bogu, jest przede wszystkim poznawanie Go i dowiadywanie się, że jest wyłącznie dobry. I tutaj odsyłam Was do mojego 1. odcinka, w którym tłumaczę, jak dowiadywać się, skąd dowiadywać się, że Bóg jest dobry, czyli po prostu czytać Pismo Święte i odnawiać w ten sposób swój umysł cały czas od nowa, żeby nie dać się atakom lęku, niepokoju, jakiegoś braku zaufania. Opowiedzcie proszę, jak to jest z waszymi finansami, czy dajecie dziesięcinę, czy zaufaliście już Bogu w tej kwestii, a może doświadczyliście błogosławieństwa finansowego. Bardzo czekam na wasze historie, bardzo lubię z wami rozmawiać, pewnie jak zauważyliście, staram się odpowiadać na wszystkie komentarze, bo naprawdę strasznie się cieszę z tego kontaktu z wami i też ogromnie się cieszę, jak piszecie do mnie wiadomości, jak prosicie o modlitwę. Też zawsze staram się odpowiadać na tyle, ile jestem w stanie i też tę modlitwę oferować, więc nie bójcie się odzywać, jeżeli potrzebujecie rozmowy. Proszę was
też o to, jak zwykle, żebyście udostępnili komuś ten film, bo może wśród waszych znajomych jest ktoś, kto właśnie tkwi w takim klinczu, ma długi, chociaż się do tego nie przyznaje, jest mu bardzo źle i nie widzi już sensu życia, a ten kubeł z błogosławieństwami wisi po prostu nad nim na włosku i wystarczy tylko zrobić ten jeden krok, żeby to błogosławieństwo finansowe się rozlało. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w kolejnym, już niebawem na kanale Uboga. Trzymajcie się, pa, pa, pa.